Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku opowieści o Łodzi Przemysłowej. Po krótkiej przerwie wracamy z serią dotyczącą historii naszego miasta. Historii niezwykle ciekawej, ale myślę, że historii jeszcze w dużej mierze nieodkrytej. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Krzysztof Woźniak, związany z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym, historyk, jak ustaliliśmy przed rozmową, też etnograf. Tak, badacz Łodzi, myślę, że jest jeden z wybitniejszych badaczy Łodzi, więc nieprzypadkowo znalazł się na naszym fotelu. Spróbujemy dzisiaj z panem profesorem porozmawiać o tym, kim byli łódzcy Niemcy, jak Niemcy związani są z historią Łodzi i na ile prawdą jest, że Łódź to jest niemieckie miasto na polskiej ziemi. Spróbujemy sobie wszystkie mity, legendy, ale i także prawdy związane z Niemcami w Łodzi i w regionie łódzkim. Spróbujemy dzisiaj o tym porozmawiać. Panie profesorze, czy prawdą jest, że Łódź, ta Łódź przemysłowa, to jest miasto niemieckie? Bo historiografia niemiecka bardzo często podkreśla ową niemieckość Łodzi i ten niemiecki kręgosłup miasta, to, że Niemcy wpływali na rozwój tego miasta i że stanowili w tym mieście taką warstwę ludzi, która decydowała o jej rozwoju. Na ile jest to prawda, a na ile jest to uproszczenie? Jest to na pewno duży element prawdy w takim sformułowaniu i jest też i uproszczenie, ale to trzeba w całym tym ciągu 200 lat Łodzi Przemysłowej sobie obejrzeć. Pamiętam takie stwierdzenie z pierwszego opisu historyczno-statystycznego Łodzi autorstwa Oskara Flata, który w 1853 roku napisał, że jeżeli ktoś chce poczuć się w prawdziwie niemieckim mieście, to nie musi z Królestwa Polskiego wyjeżdżać na teren państw niemieckich, wystarczy, że przyjedzie do Łodzi. Coś w tym musiało być. To nie tylko sprawa, czym się zachwycił, ogródków piwnych na ulicach, ale tego, że rzeczywiście u podwalin miasta przemysłowego stał, brzydko się mówi, element napływowy, osadnicy, przybysze różnych specjalności włókienniczych, którzy od 1823 roku rzeczywiście do Łodzi zaczęli napływać, wykorzystując bardzo dobrą, kreacyjną politykę władz Królestwa Polskiego, które zapragnęły stworzyć okręg, bo to nie powiedziano wyraźnie, ale chodziło o liczne osady fabryczne, które miano zasiedlić użytecznymi rękodzielnikami, głównie włókiennikami, aby uprzemysławiać królestwo. Tego wątku nie będę rozwijał, bo okazał się bardzo efektowny i efektywny w swojej realizacji. W każdym razie na ten odzew rzeczywiście zareagowali ubodzy, zagrożeni konkurencją wyrobów maszynowych angielskich płynących na kontynent, rzemieślnicy niemieckiego pochodzenia. I przybywali z bardzo szerokiego kręgu, który ja nazywam kręgiem kultury niemieckiej, bowiem z niemieckością oni nie zawsze się łączyli. To jest bardzo ciekawy aspekt. Posługiwali się językiem niemieckim na co dzień, bez wątpienia. W większości byli protestantami, głównie luteranami. Natomiast pochodzili z ogromnego obszaru, począwszy od Mecklenburgii, aż po Schleswig-Holsztyn na północy, a na południu po Sudety czeskie, nawet dalej Wirtembergię, Bawarię, na zachód sięgając aż po Alzację, aż z Renu, prawda, ci niemieckojęzyczni także tutaj przybywali, zwabieni bardzo dobrymi warunkami osadzania się, różnego rodzaju przywilejami. I oni tę swoją odrębność pochodzenia z różnych krajów niemieckich zachowali dosyć długo. Ja sądzę, tak dokumenty w każdym razie mówią, że aż do chwili zjednoczenia Niemiec przez Bismarcka w latach 1870-71 oni bardzo mocno podkreślali swoje odrębności. Pochodzę z Saksonii, pochodzę z Wielkiego Księstwa Berg, pochodzę z Wirtembergii, pochodzę z dokumentach mamy Deutsch Böhmen, czyli dzisiaj Sudety, prawda, na pograniczu czesko-polsko-niemieckim.
To była bardzo taka liczna grupa, która właśnie z tego terenu się wywodziła. A więc pielęgnowali to swoje pochodzenie z małych ojczyzn, jak dzisiaj określamy takie właśnie terytoria. Ale właśnie skąd w nich taki eskapizm? Skąd w nich taka chęć przeniesienia się jednak do rzeczywistości dla nich bardzo obcej? To jednak było Królestwo Polskie, więc też ziemie polskie, które gdzieś też w wyobrażeniu kultury zachodniej były bardzo egzotyczne. I ta chęć przeniesienia się jednak wydaje się być dość ciekawa, czy to faktycznie ich pozycja społeczna, pozycja ekonomiczna w krajach, w których mieszkali, była na tyle słaba, że nic innego im nie pozostawało, jak przenieść się do innej rzeczywistości, czy może właśnie ich protestantyzm, więc chęć jakiejś pracy, podboju świata, czy jakieś inne czynniki decydowały o tym, że oni jednak pewnego dnia decydowali się na zabranie swoich rodzin, swojego pewnie niewielkiego dobytku i przeprowadzenie się do zupełnie nieznanej sobie jeszcze krainy? Może to zabrzmi brutalnie, ale okazuje się, że w życiu każdego człowieka i każdej społeczności ten czynnik odgrywa jednak ogromną rolę. Ekonomika, gospodarka, czy mam co włożyć do garnka, czy nie, mówiąc bardzo trywialnie. Sytuacja wówczas dla branży włókienniczej, wówczas mówimy o latach 1815-30, więc po Kongresie Wiedeńskim, kiedy Europa została na nowo jakby ułożona w nowych granicach, także celnych, okazała się bardzo trudna. Czemu? Ponieważ zlikwidowano blokadę kontynentalną separującą dotąd Wyspy Brytyjskie i ich maszynowo już produkowane wyroby od dostępu na kontynent europejski. One nagle zaczęły tanio produkowane masowo, w dobrej jakości, zaczęły zalewać Europę. Rękodzielnicy na swoich tradycyjnych ręcznych krosnach tej konkurencji nie mogli sprostać. Cena, jakość, wszystko świadczyło przeciwko nim. Natomiast jeszcze jeden czynnik, na zachodniej granicy Królestwa, więc na tej granicy odcinającej niemiecki obszar gospodarczy, językowy, kulturowy od wschodu, który był tradycyjnym rynkiem zbytu, powstała granica celna, która uczyniła zupełnie nieopłacalnym eksport dalej na wschód. Trzeba pamiętać, że zarówno ziemie Rzeczpospolitej, jak i Rosji już u schyłku XVIII wieku były olbrzymim rynkiem zbytu dla tego, co produkowano dalej na zachód. Ten zachód to często nawet Wielkopolska, gdzie się znakomicie sukiennictwo od miast wielkopolskich po Zieloną Górę rozwijało. I nagle ci wszyscy rękodzielnicy zostali odcięci od tego rynku. Co zrobić? Zabrać swój dobytek i przeskoczyć tę granicę celną. Osiedlić się tam, gdzie produkować można i dalej znów, prawda, eksportować tam, już wtedy nie eksportować, a wysyłać, gdzie zbyt jest. Aż po Chiny, aż po Mongolię. Tam polskie sukno trafiało. Polskie w sensie ziem, z których, gdzie ono było produkowane wcześniej. To też taka decyzja, a jednocześnie zachęta rządu Królestwa Polskiego. Przybywajcie, będziemy tworzyli osady fabryczne. Ta fabryka w sensie XIX-wiecznym, fabrykować, znaczy wytwarzać. Jeszcze nie było kominów fabrycznych, prawda? Chodziło o rzemieślników, którzy biegli są w tej dziedzinie. Stworzymy wam doskonałe warunki. Dostaniecie parcele budowlane, często pomoc w materiałach budowlanych. Będziemy szanowali waszą odrębność językową i wyznaniową. Możecie przybywać ze swoimi pastorami, będziecie budować swoje kościoły. W szkołach będziecie uczyć swoje dzieci w języku ojczystym. No więc można powiedzieć przeniesienie się ze wszystkim tym, co najbliższe w otoczenie obce. Obce, no potem mówiono, że powstały osady niemieckie jak wyspy w Słowiańskim Morzu. Tak można powiedzieć. Łódź, Zgierz, Pabianice, Konstantynów, Aleksandrów, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola, to rzeczywiście były takie wyspy otoczone
polskim żywiołem. I ta odrębność, no, siłą rzeczy kultywowana była w pierwszym pokoleniu bardzo silnie, w drugim jeszcze, no bo jeżeli jesteśmy na obczyźnie, to chyba naturalnym jest, że staramy się utrzymywać kontakt z tymi, którzy podobnie myślą, podobnie się modlą, podobnie mówią. Ale oni czuli tą obcość w pierwszym, drugim pokoleniu? Tym, że nie są na swoim miejscu, czy jakoś to miejsce adaptowali do swoich potrzeb? Nie zostały żadne przekazy typu autobiograficznego, które by mówiły, jak oni tu się rzeczywiście czuli. Natomiast mając prawnie zagwarantowane możliwości kultywowania własnej kultury, zrzeszania się, tworzenia chórów, różnego rodzaju organizacji, tutaj znane nam od średniowiecza bractwa kurkowe, czyli towarzystwa strzeleckie są takim znakomitym przykładem. Przenosili jakby wszystko to, co im bliskie, do nowej ojczyzny. Oni traktowali rzeczywiście to miejsce nowe jako swoją nową ojczyznę. Oni próbowali tutaj żyć, ale nie wchodząc w relacje z polskim otoczeniem, z prostego powodu choćby, bariery językowej. Nie bardzo z kim było rozmawiać po niemiecku. Nawet wśród tych warstw wyższych pamiętajmy, że wieki wcześniejsze, od XVII do XIX, a właściwie jeszcze w międzywojniu, to język francuski jest lingua franca wykształconej Europy. Niemiecki u polskich urzędników też się pojawiał, potem rosyjski, ale to francuski dominował, więc z kim rozmawiać po niemiecku? Zostawali we własnym kręgu. I w tym kręgu dalej kultywowali tą swoją odrębność? Czy starali się też z otoczenia uczyć też tej rzeczywistości, w której mieszkali? To jest skomplikowane pytanie, bo kulturowo na pewno pozostali zamknięci, pozostali długo zamknięci. Na pewno ta bariera zaczęła się kruszyć w ostatniej ćwierci XIX wieku i zapewne o tym jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. Można mówić o polonizacji, czy patrząc antropologicznie, akulturacji, przenikaniu tych dwóch różnych kultur, polskiej, niemieckiej, powiedzmy etosu protestanckiego, katolickiego, mieszania się tych wątków, ale to jest dopiero dla mnie ostatnia ćwierć XIX wieku. Tak przekazy, które znam, podpowiadają. Natomiast wcześniej pozostawano w kręgach rodzinnych, w kręgach stowarzyszeń, w kręgach sąsiedzkich, no, które kultywowały tę bliskość wyniesioną z ojczyzn, z heimatów, jak mówiono. Kim byli ci ludzie, którzy tutaj przybywali? Bo zawsze mówiąc o Niemcach, którzy przybywają do Łodzi czy okolicznych, no mówimy o sukiennikach, którzy tutaj przybywali. Czy byli wyłącznie sukiennicy, czy też na tej fali budowy tych niemieckich osad przemysłowych na terenie Królestwa Polskiego przyjeżdżały też osoby, które były wykwalifikowane w innych umiejętnościach, czym innymi umiejętnościami dysponowali. Kim były osoby, które tutaj przyjeżdżały? Pierwsza fala to niewątpliwie sukiennicy, co wiązało się z polityką rządu Królestwa Polskiego. Chodziło o sukienników, bo sukno było najbardziej atrakcyjnym wyrobem do produkcji i do zbytu. Szybko się jednak okazało, no łączono to także z pomysłem rozwijania hodowli owiec w Królestwie Polskim. Ponieważ produkcja zboża okazywała się już mało rentowna, zamieniajmy pola uprawne na pastwiska, owieczki, prawda, tam sobie dobrych ras rozmnożymy i będziemy mieli także własny rodzimy surowiec, co potani koszty produkcji. Więc myślenie dobre, ale ucięte dwoma czynnikami. Po pierwsze, dobre sukno jest drogie, a więc rynek miejscowy nie wchłonie całej tej produkcji, trzeba eksportować. Tymczasem w ramach represji po powstaniu listopadowym Rosjanie wprowadzili granicę celną na granicy dawnego królestwa z cesarstwem. Cło zaporowe, które nie pozwalało już eksportować polskiego sukna dalej na wschód. Więc wówczas cóż? Sukiennicy przerabiają swoje warsztaty, to jest stosunkowo prosta technicznie czynność, przystosowując do produkcji bawełny. Początek lat 30. to jest właściwie eksplozja produkcji tkanin, przędzy bawełnianej.
Już w latach 25-26 przybywają do nas właśnie zubożali tkacze i przątkowie, bo to mężczyźni się trudnili prządzeniem, zarówno ręcznym, jak i na kołowrotkach. W każdym razie Łódź na tym zyskuje i jest często zadawane pytanie historykom, ale także sympatykom Łodzi, no jak to się stało, że Łódź nie upadła, czyli nie podupadła jak miasta okoliczne, lecz rosła dalej i stała się miastem perkalików, jak mówiono o niej później. Perkalików, czyli tanich płócien, tanich wyrobów bawełnianych. To dlatego, że zorganizowano tutaj dwie osady, Łódkę, osadę Ślązaki, przeznaczoną dla tkaczy bawełny i wyrobów lnianych. I dzięki temu, prawda, można powiedzieć, przebranżowili się, ale także przybyli znów specjaliści z głównie obszaru dzisiejszych Łużyc, górnych Łużyc, którzy no, do perfekcji opanowali wyrób tkanin bawełnianych, lnianych, adamaszków lnianych, niezwykle wówczas cenionych. I to dało ten drugi impuls, drugi bodziec, dzięki którym Łódź, później inne miasta także do produkcji bawełnianej przystąpiły do gwałtownego już rozwoju. A cała ta obsługa, no bo miasto, które jednak funkcjonuje, no musi mieć też swoją obsługę ludzi innych profesji. Kogoś, kto po pierwsze te maszyny też naprawi, po drugie kogoś, kto przygotuje jedzenie, kogoś, kto, nie wiem, będzie miał sklep. Co z takimi ludźmi? Pastorów, nauczycieli? Tak, to jest wątek, który trzeba koniecznie rozwinąć. Mówi się, że miasto było monokulturowe, jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli włókiennictwo i nic poza tym. No ale oczywiście przybywali także członkowie rodzin. No, głowa rodziny, czyli prawda, mężczyzna, zajmował się prowadzeniem warsztatu, ale jego najbliżsi niekoniecznie musieli także we włókiennictwie być czynni i nie byli. Trzeba piekarzy, trzeba masaży, trzeba rzeźników, prawda? Trzeba całego grona rzemieślników, bo to głównie przecież wytwórczość rzemieślników, które będzie zaspokajało potrzeby codzienne w zupełnie innych sferach, tych sferach bytowych, prawda, żywieniowych. Potrzebny jest krawiec, potrzebny jest zdun, potrzebny jest mosiężnik, prawda, introligator z rozwojem miasta, z rozwojem potrzeb jego mieszkańców. Ci ludzie są coraz bardziej potrzebni, więc oni także są z tego samego kręgu, jeżeli nie przybyli od razu w pierwszej fali z tymi, którzy byli najbardziej zainteresowani przesiedleniem się do Królestwa Polskiego, to napływali później, także wskutek wymiany informacji. Są listy, jest korespondencja, jest przecież bywanie u siebie. Są te podróże, my nie doceniamy ruchliwości ludzi tamtej epoki. Znamy tylko jeden przykład listu, który chwali warunki w królestwie, konkretnie w Pabianicach. Największy ówczesny fabrykant Gottlieb Krusze pisze do swojego kuzyna w Reichenau, czyli w dzisiejszej Bogatyni. Gdzie mi będzie tak dobrze jak w Pabianicach? Przyjeżdżaj tutaj. W Bogatyni byłem obciążony długiem, nieszanowany, natomiast tutaj rozmawia ze mną burmistrz, mam wszystko, co mi do życia jest potrzebne, przyjeżdżaj tutaj. No więc trudno, prawda, na taki odzew nie zareagować, skoro w kraju ojczystym było źle, był kryzys, popadałem w kłopoty, a trafiłem w miejsce, gdzie szanują mnie, moją pracę, no to przecież to jest raj. Myślę, że prezydent miasta, ziemia obiecana. Prezydent miasta Pabianic mógł wykorzystać ten fragment naszej rozmowy, że być może do tej pory to jest taki raj. No dobrze, więc mamy ludzi, którzy tutaj przybywają, ale zawsze ciekawe jest, co na to ludność tubylcza. Co na to ludność, która tutaj mieszka? Czy mamy jakieś przekazy XIX-wieczne, które by pokazywały nam, jak ten napływ Niemców, jak na ten napływ Niemców reagują ludzie, którzy już tutaj mieszkają? Ich już niewielu, bo to nie było jakaś szalenie zurbanizowany teren, choć bardzo dużo niewielkich miasteczek, ale jak oni na ten napływ jednak ludności obcej, mówiącej w języku niemieckim, czyli niemym, czyli mówiącym w jakimś dziwnym języku. Nie do zrozumienia. Tak, nie do zrozumienia. W jaki sposób oni reagują na ten napływ, na tą kolonizację?
Pytanie jest trudne, bo my bezpośrednich przekazów ani z jednej strony, tej niemieckiej, ani tej autochtonicznej, polskiej czy polsko-żydowskiej, nie mamy. Wnioskować można pośrednio, ale najbardziej tutaj takim spektakularnym dowodem zachowywania odrębności i braku kontaktów jest istnienie w kilku miastach, dzisiaj już to w tradycji jest niezachowane, Nowego Miasta i Starego Miasta. Przecież ta osada fabryczna stworzona wokół w Łodzi Placu Wolności, czyli wówczas Nowego Rynku, była osadą, którą nazywano Nowe Miasto. Bo Stare Miasto to jest Stary Rynek, prawda, i Łódź Rolnicza. To samo jest w Pabianicach, to samo jest w Zgierzu. We wszystkich miastach rządowych wyraźnie widać Stare Miasto, to dawne, nierzadko o średniowiecznym rodowodzie, i Nowe Miasto, posadowione obok. Tego kontaktu de facto nie ma i nie musi być. Oni żyją w swoim kręgu, mając wszystko, co do życia potrzebne. Od rynku począwszy, a na osobach, które ten rynek sprzątają, skończywszy. Czyli przenikania się wzajemnego na pewno do lat 40., 50. nie ma. Patrząc na statystyki, one są też mocno niepełne, mocno wątpliwe, trzeba tak powiedzieć, to mimo wszystkich wątpliwości, które zasiewają, do lat 50., 60., początku 60. w Łodzi zdecydowanie przeważają Niemcy liczbowo. To jest miasto rzeczywiście, tak jak pisał Flat, o charakterze niemieckim. Zabudowa, pojawiają się budynki już murowane, wznoszone no, nie na modłę wzorców miejscowych, bo nie bardzo one są, ale na modłę tych wzorców, które się pamięta z kraju rodzinnego. Więc murowane, cegła czerwona. Jest to rzeczywiście krajobraz miasteczka niemieckiego, a nie polskiego. Ale dla mnie też interesująca jest kwestia tego, to były jednak osoby, które mieszkały w Królestwie Polskim, no ale wszyscy wiemy, że Królestwo Polskie było państwem autonomicznym, a później państwem pseudoautonomicznym, w zasadzie wcielonym częścią cesarstwa, więc byli jednocześnie poddanymi cara rosyjskiego. No więc właśnie, a co z tą przynależnością państwową? Jak oni godzili swoją tożsamość narodową z przynależnością państwową? Bo dzisiaj, w dzisiejszym świecie, dość niesamowite wydaje się to, że można było przetrwać ze swoją tożsamością niemiecką tak długo, jednak żyjąc w innym państwie. Dzisiaj jakby ten proces asymilacyjny przez państwa jest wymagany o wiele szybciej i on postępuje poprzez powszechną edukację, poprzez to, że stajemy się jakby częścią, emigranci stają się częścią państwa, ten proces asymilacji zazwyczaj przebiega o wiele szybciej. Natomiast jak jest w tym przypadku? Sprawa złożona, ponieważ znaleźli się na terytorium polskim, ale państwo polskie nie istnieje jako twór polityczny, tak jak postrzegamy państwa dzisiaj. Więc sprawa stosunku przybyszów do właśnie do kogo? Do polskich sąsiadów, ale po 1932 roku w narastającej gradacji do władz rosyjskich. Przybywając do Królestwa Polskiego składają tak zwaną przysięgę homagialną, czyli jakąś deklarację lojalności w stosunku do nowego panującego. Kim on jest? No wówczas jeszcze król polski, ale także car rosyjski. Potem już tylko car rosyjski. A więc jest to swego rodzaju dwoistość. Mieszkamy wśród Polaków, ale podlegamy rosyjskiemu carowi. Wyraźnie to widać w dobie powstania listopadowego, kiedy liczono na to, że Niemcy już osiedli w Królestwie Polskim, zarówno w miastach tych rodzących się przemysłowych, jak i na wsiach, poprą narodowe dążenia polskie. Tymczasem oni zachowują dystans, nawet nieraz wrogość, bo nie rozumieją, jak można buntować się przeciwko prawowitemu, legalnemu władcy, któremu oni przysięgali lojalność. Więc jest zupełne, prawda, zamieszanie, kim my jesteśmy, o co tutaj chodzi, jak mamy się zachować. Tego wahania nie ma już w powstaniu styczniowym.
co by pokazywało, że to wrastanie w polskość, czy nawet wybiegając może nieco za daleko, rozumienie postaw i potrzeb tych, którzy się buntują kolejny raz przeciwko carowi, jest zrozumiałe. Jest wielu Niemców, którzy świadczą na rzecz powstania. Felczerzy, chirurdzy niemieccy. Jako przykład podaje się ufundowanie przez mieszkańców Nowego Miasta, czyli tej niemieckiej części Łodzi, ekwipunku dla 6 zbrojnych, którzy do powstania pójdą, a więc no, opowiadają się wyraźnie po której stronie. Jednocześnie pastor Metzner ówczesny z Ambony grzmi, że no, nie wolno tego zrobić, nie występować przeciwko legalnemu władcy, jakim jest car. A więc postawy przeróżne, postawy wynikające z braku państwa polskiego, tak można powiedzieć. Gdyby rzeczywiście na tym obszarze istniała władza polska, to określenie się w stosunku do niej byłoby łatwiejsze. To właśnie, mówił pan profesor o powstaniu styczniowym, o tych deklaracjach niemieckich propowstańczych, a więc skąd wśród łódzkich Niemców ta tendencja do pewnego procesu polonizacji, a nie rusyfikacji na przykład, niechęć rusyfikowania swojej kultury, swojego sposobu bycia, też identyfikacji, ale właśnie to dążenie do polskości, a może jeszcze trzecia droga, czyli pozostania przy swojej silnej niemieckości. To jest później problem, który gdzieś rzutuje też na II wojnę światową, gdzie przecież część niemieckich łodzian, to są ludzie, którzy są związani z polskim ruchem niepodległościowym. Ale są i tacy, którzy jednoznacznie identyfikują się z władzami okupacyjnymi. Więc skąd te procesy polonizacyjne wśród łódzkich Niemców, także z tych najwyższych sfer? Tutaj na pewno powstanie styczniowe jest bardzo istotną granicą, aby mówić o polonizacji czy też rusyfikacji, bo praktycznie do likwidacji ostatnich instytucji niezależnych królestwa w latach 60., 70. trudno mówić o rusyfikacji. O czym zaraz będzie na pewno jeszcze okazja powiedzieć szerzej. Natomiast ten prąd lgnięcia do polskości, do kultury polskiej, który obserwujemy już w sumie w latach 50., na początku 60., trudno też wytłumaczyć w sposób bardzo przekonujący, bo nie ma dokumentów biograficznych, autobiograficznych, nie ma dokumentów osobistych, które mówiły, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowałem. Ja drążyłbym, takich badań nie podejmowano, nie podjęto, wątek, który wydaje się chyba bardzo owocny. Postrzegamy Niemców jako też taką bardzo homogeniczną grupę. Wszyscy mówią po niemiecku, wszyscy, prawda, są ewangelikami. Tymczasem, owszem, oni mówią po niemiecku, ale część z nich jest katolikami. I w tej grupie, która przed wybuchem II wojny światowej szacowana jest na około 10 tysięcy osób, więc może nie jest to ogromna grupa, ale też znacząca, tutaj najszybciej dochodzi do kontaktów z polskością. Poprzez Kościół, poprzez często partnerów tego samego wyznania, ale nie Niemców z pochodzenia, a Polaków z pochodzenia. Takie małżeństwa będą coraz liczniejsze w drugiej połowie XIX wieku i w okresie międzywojennym staną się czymś bardzo już zauważalnym, jeśli chodzi o liczebność takiej właśnie grupy, wchodzące związki mieszane narodowościowo, a jednolite wyznaniowo, czyli katolickie. I ja tutaj bym upatrywał na tej właśnie płaszczyźnie najszybszego przenikania, najszybszego mieszania kultur, świadomości, no i też emocji narodowych. No właśnie, a jeżeli już mówimy o procesie polonizacji czy procesie akulturacji tej społeczności niemieckiej, która tu mieszkała, no to pewnie ciekawym byłoby poruszenie zagadnienia, w jaki sposób ta akulturacja odciskała się na języku, na kulturze, na obyczajowości, na kulinariach chociażby. W jaki sposób to, że Niemcy tutaj zamieszkali, tworzyli Łódź, a następnie zaczęli być wchłaniani albo sami też wchłaniali się w tą rzeczywistość, stworzyła jakby tą łódzką specyfikę kulturową, obyczajową?
Mamy to zjawisko, ono nasila się u schyłku XIX wieku i do I wojny światowej na pewno dynamicznie się rozwija. Wytworzenie jakby nowego typu, no nie chcę powiedzieć człowieka, bo może to źle zabrzmi, ale nowego mieszkańca Łodzi. Mamy takie określenie, które jest nadużywane w ostatnich dziesięcioleciach, na pewno lodzermensch, za chwilę do tej figury przejdę. Natomiast mieszkanie w Łodzi wymagało przynajmniej na poziomie komunikacyjnym posługiwania się trzema językami. Niemieckim, językiem jidysz, językiem polskim. Wtedy rzeczywiście można było we wszystkich instytucjach i miejscach tego miasta czuć się u siebie. No z racji zaspokajania różnych potrzeb, począwszy od rynku, a skończywszy na bardzo wyspecjalizowanym sklepie, którego właścicielem, powiedzmy, mógł być Żyd łódzki i on również posługiwał się trzema językami, które wymieniłem. To jest na pewno płaszczyzna, gdzie te kontakty były wymuszone koniecznością ekonomiczną, koniecznością dobrego czucia się na co dzień. Mówi się o tym i powstały nawet takie słowniki, że wykształcił się swoisty język. Mówi się o nim Lodzerdeutsch, czyli łódzki niemiecki. Ten łódzki niemiecki właściwie ma szereg określeń także wywodzących się z języka jidysz. Ma jakieś zapożyczenia nieliczne, ale rosyjskie. Jest swojego rodzaju zlepkiem, który rzeczywiście w warstwie leksykalnej, bo to głównie chodzi o różnego rodzaju nazwy, nie konstrukcje gramatyczne, był zrozumiany i nieobco brzmiący dla mieszkańców Łodzi i miasteczek okolicznych, z którymi tutejsi mieli kontakty. Łódzcy Niemcy zasmakowali w takim cukierniczym wyrobie, który my nazywamy pączki, pączek. Dla Niemców były to pączkę. No, niby niedalekie, ale fonetycznie bardzo, bardzo, bardzo zbliżone. Polscy mieszkańcy miasta chodzili w maju, czerwcu na majówki. Niemcy to przejęli prawie żywcem. Majówkę, na majówkę, prawda? No też my na majówkę, może inaczej akcentujemy może, no majówka, majówkę, prawda, było niemal identyczne. Polacy natomiast przyswoili, co związane było z pewnym opóźnieniem w przyswajaniu języka technicznego, nazwy typowe dla fabryk włókienniczych. Gdzie pracujesz? No, na weberni robiłem, prawda? Weber tkacz, tkalnia. Mhm. Także tutaj, w tym obszarze mamy wiele określeń przyjętych żywcem albo nieznacznie zmodyfikowanych. Zimna kawa, lura, no to die lure, prawda, ta cienka, niedoparzona kawa w języku niemieckim. Ten słownik jest dosyć bogaty. No właśnie, mówimy o takich procesach mieszania się kultur i pewnego przyjaznego stosunku do nowej kultury. Natomiast interesującą rzeczą są też konflikty i spory. W literaturze dotyczącej buntów w Łodzi, wszelkiego rodzaju powstania łódzkiego chociażby, czy wcześniejszego buntu łódzkiego, pojawia się często wątek konfliktów narodowościowych, na które nakładają się konflikty klasowe, dotyczące warstw społecznych, z których pochodzą poszczególne grupy. Jak wiadomo, ta grupa robotnicza w Łodzi to głównie byli mieszkańcy okolicznych wsi, którzy tutaj przybywali, żeby tutaj pracować, więc Polacy, choć nie zawsze ludzie, którzy taką polską tożsamość jeszcze w sobie mieli, bo to też jest początek kształtowania się polskiej tożsamości. No i z drugiej strony mamy Niemców, którzy pewnie w większości stanowią albo inteligencję techniczną, albo są też właścicielami fabryk. No i właśnie, tutaj pojawia się jak wątek konfliktu. Ten wątek konfliktu też pojawia się chyba w takiej niechęci, którą dostrzegłem wśród zwłaszcza starszych ludzi w regionie łódzkim, niechęci wobec śląskości. Niechęci wobec śląskości. Ja spotkałem się kiedyś z tym, że taką w Łodzi taką obelgą było powiedzenie o kimś ty Ślązaku. Czy ty śląski synu na przykład, tak? Że była jedna z takich obelg, która podobno w tym regionie
Oczywiście pewnie no, trzeba by było jeszcze tę kwestię dokładniej zbadać, ale była uważana za taką wyrażenie się niezbyt przychylne o kimś. I że ta niechęć wobec na przykład śląskości była przede wszystkim niechęcią wobec niemieckości. Jak tutaj na tym polu konfliktów niemiecko-polskich to wyglądało? Przyznam, że o tym obelżywym czy deprecjonującym stosowaniu tego określenia ty Ślązaku, prawda, albo śląskości słyszę po raz pierwszy, tak? z tym się nigdy nie spotkałem. Natomiast wiemy na pewno, że przez Łódź przebiega granica dialektów używanych przez większość przybyszy z Niemiec. Ci, którzy są na południe od tej linii przebiegającej, tak północ, inaczej, północny zachód, południowy wschód, a więc tak gdzieś od Retkini do Hojen, na południe od tej linii to dialekt, czy dialekty śląskie, ci, którzy powyżej, dialekty północno-niemieckie, pomorskie, często określane jako kaszubskie, no co nie ma z Kaszubami niczego wspólnego. Ale niezależnie od tego podziału, który wychwycili językoznawcy, trzeba powiedzieć, że to chyba jednak nie różnice narodowościowe i nie różnice wyznaniowe decydowały o powstawaniu różnego rodzaju tarć. Ja upatruję przyczynę tych pierwszych konfliktów, choćby ruch burzycieli maszyn w 1961 roku, jednak w nierównościach społecznych, wyraźnie dostrzeganym już podziale klasowym, czyli konflikt między posiadaczami środków produkcji, a więc właścicielami fabryk, większych warsztatów, a zatrudnionymi w nich robotnikami. Pierwszy ruch, ten pierwszy bunt jest rzeczywiście wymierzony przeciwko maszynom parowym, a właściwie tym warsztatom, które dzięki sile pary są poruszane. Przeszły takie rozruchy przez całą Europę, kiedy maszyny parowe zaczęły się upowszechniać, bo oto one nagle odbierają chleb rzemieślnikom, którzy na swoich ręcznych warsztatach coś produkują. Oni nie są w stanie nadążyć, prawda? Oni z samodzielnych majstrów mogą się co najwyżej stać najemnymi robotnikami, bo oczywiście mają kwalifikacje, mają umiejętności, czyli to, co nazywamy dyspozycją produkcyjną, ale oni nie są w stanie konkurować cenowo z tym, co dają fabryki. Więc burzymy maszyny, burzymy Abramowi Prusakowi, burzymy Scheiblerowi, prawda? No bo tam jest źródło tego zła. No, wkrótce się okazuje, że to no, nie maszyny są źródłem zła, bo tego procesu nie da się zatrzymać, tylko dystrybucja środków do życia. Ile my możemy zarobić, prawda? Czy na własnym warsztacie więcej, czy idąc do fabryki. To, co dzieje się później, to jest też pochodną, konflikty, które rzeczywiście są, konflikty natury społecznej, są pochodną rozwarstwienia społecznego. Nie bójmy się mówić o wyzysku. No jest ten wyzysk dla tych, którzy dotychczas byli samodzielni, niezrozumiały. Oto stają się robotnikami najemnymi i to tylko od właściciela warsztatu, przędzalni, zależy, w jaki sposób będzie wynagradzany. I nieważne, czy on jest Żydem, czy on jest Niemcem, prawda, czy Polakiem, no co bardzo rzadkie, ale to też zaczyna się zdarzać. Więc relacje z okresu międzywojennego jakby to potwierdzały, z miejsc pracy. Nie interesowało mnie, czy on jest Niemcem, czy on jest Polakiem, czy chodzi do kościoła, czy chodzi do kirchy, czy kościoła luterańskiego, tylko kim jest w pracy, jakim jest moim kolegą, czy mogę na niego liczyć, jakim on jest fachowcem. Więc chyba... Czyli takich kwestii solidarności narodowej w tych konfliktach społecznych nie było? Ja jej nie widzę. Przede wszystkim jest to poczucie wspólnoty warsztatu pracy. Przy czym pracuję, z kim pracuję, bo on jest na podobnym poziomie jak ja. Może to nie jest najbardziej spektakularne, ale chyba dużo mówiące.
to, co wiadomo o środowisku majstrów. Ja to środowisko majsterskie w fabrykach włókienniczych badałem jeszcze w latach 70., kiedy żyli majstrowie pamiętający, ci najstarsi, okres tuż przed pierwszą wojną światową, a doskonale pamiętający realia z okresu międzywojennego. Pokazali jedną granicę, która wyzwoliła problemy narodowościowe. Przejęcie władzy przez Hitlera w Niemczech. I nagle moi niemieccy koledzy, powiada polski majster, zaczęli się zachowywać inaczej. Zaczęli pokazywać wręcz swoją butę, zaczęli się afiszować, jak wówczas mówiono w wywiadach, które prowadziłem. Nagle oni poczuli, że są Niemcami, poczuli się kimś lepszym. My przestaliśmy chodzić wspólnie na piwo, my przestaliśmy się odwiedzać w domach. To było sporadyczne, ale bywało, że takie kontakty już bliskie były. Nagle separacja, czyli konflikt nie wytworzył się tu. Konflikt był pochodną tego, co wydarzyło się daleko od Łodzi i od Polski w ogóle. No to ciekawe, że dopiero dojście Hitlera, po drodze jest pierwsza wojna światowa. Też kwestia konfliktu niemiecko-rosyjskiego. To zresztą jest też ciekawy stosunek Niemców do tego sporu, do tego konfliktu. No właśnie, to powiedzmy może o nim troszkę świetny więcej. Świetny czas tragiczny jako wojna, natomiast świetny czas jako pokazanie, jako możliwość pokazania tego, co w świadomości ludzkiej się dzieje. Proszę sobie wyobrazić, że do pierwszej wojny światowej, na pewno od schyłku XIX wieku, Niemcy łódcy właściwie stracili identyfikację narodową. Oni czuli się poddanymi cara, oni czuli się tutejszymi. Owszem, była pamięć mniej lub bardziej kultywowana niemieckiego pochodzenia, niemieckich korzeni, ale oni byli tutejszymi, ale przede wszystkim poddanymi cara. Co się na to składało? No, szkoła niemiecka, ale oczywiście z językiem rosyjskim, obowiązkowym. Język rosyjski jako język urzędowy, używany poza domem i takim otoczeniem codzienności, no, w sposób obowiązkowy. Służba wojskowa bardzo często w armii, najczęściej w armii rosyjskiej. Z tego przywileju zwolnienia ze służby wojskowej korzystało praktycznie tylko pierwsze pokolenie, które tutaj przybywało w latach 20-30 i było zwolnione ze służby w armii Królestwa Polskiego. Kiedy jej zabrakło, mamy już armię rosyjską, do której są wcielani kolejni potomkowie rodzin przybyszów. Oni przechodzą, można powiedzieć, przez cały proces nasiąkania rosyjskością. Kapitalną i dla mnie bardzo wiele mówiącą relację pozostawił Oskar Kosman w swoich wspomnieniach biograficznych. No i trudno, żeby inne były wspomnienia, ale rzeczywiście w tych wspomnieniach on jest postacią centralną. Historyk i geograf, urodzony we wsi Rudzie Bugaj w 901 roku pod Aleksandrowem, w rodzinie nauczyciela, więc od początku ta jego świadomość była nieco wyższa niż ogółu w tamtej epoce. Wakacje 1914 roku spędza u dziadków nad Pylicą, na wsi też, w której mieszkają osadnicy niemieccy. Ze swoimi kolegami, Polakami, także synami chłopskimi, bawią się w wojnę, no bo prawda, pomruki wielkiej wojny gdzieś się już rozlegają. Dzielą się na dwie grupy, prawda, Rosjan i Niemców. Oskar akurat trafia do grupy, która inscenizuje działania wojskowych rosyjskich, no i wznosi okrzyki, takie jakie zna, ura, wpierod, pobiedim. On się tego w szkole nauczył. W progu pojawia się dziadek, Oskar, kom. Oskar, podejdź. Co ty krzyczysz? Ty nie wiesz, że ty jesteś Niemcem? Zostawiam to bez komentarza, prawda? Młody człowiek, który uważa za zupełnie normalne, prawda, żeby bawić się jako Rosjanin z Niemcem, prawda? Dziadka to bardzo oburza, prawda? Oskar, nie wiesz, że jesteś Niemcem?
Badacze niemieccy mówią o takim zjawisku jak późne przebudzenie narodowe. Pierwsza wojna światowa to przebudzenie Niemcom w królestwie przynosi. Ale co ciekawe, wkraczają wojska wilhelmińskie, wojska niemieckie do królestwa, do Łodzi. I cóż się dzieje? Niemcy miejscowi sądzą, że no, są bracia, prawda, z którymi znowu można się przywitać i bratać. Nie, dla dowództwa niemieckiego Niemcy tutejsi są obcy, są niepewni. Może nawet będą wśród nich szpiedzy. Nie dowierza się pastorom, nie dowierza się bardziej aktywnym społecznie. Przecież oni tyle lat, nieraz dwa, trzy pokolenia już, obcując ze Słowianami w swoim otoczeniu, nasiąkli słowiańskością. Oni są niepewni, są Niemcy, przepraszam, drugiego gatunku. Dzwony na wieżach kościołów luterańskich w Łodzi rekwirujemy. Świetny materiał, prawda? Do przetopu na cele wojenne. Fabryki? Wywozimy wszystko, co cenne. Fabryki Niemców łódzkich stoją, zdewastowane przez ziomków. Rzecz, która wydaje się może nie do, trudna do wyobrażenia, ale wybiegamy 20 lat kilka do przodu, druga wojna światowa i sytuacja się powtarza. Niemcy miejscowi dla władz okupacyjnych niemieckich są także elementem nie w pełni pewnym. Przyjeżdżają tutaj około 10-15 tysięcy Niemców z Rzeszy, którzy obejmują wszystkie stanowiska w administracji, szkołach, policji i tak dalej. Nie powierza się ich miejscowym Niemcom, choć to też Niemcy. No są już Niemcy niepewni. I to pokazuje skalę problemów narodowościowych, samoświadomościowych. Kim my jesteśmy? Mogą pytać się miejscowi. Jak to definiowani? Kim byli? Kim się czuli w takiej rzeczywistości tego braku identyfikacji? Czy oni pozostawali w tym braku identyfikacji? Czy później łatwiej się było przez to polonizować na przykład, bo po I wojnie światowej tutaj powstaje już niepodległe państwo polskie. Tak. Jak oni sobie radzili z tym problemem identyfikacji? Być może stąd też to takie neofickie poparcie dla Hitlera, o którym pan profesor również wspominał. Widzę tutaj trzy poziomy no, samoświadomości, identyfikacji narodowej. Jest grupa, która polonizuje się i można szukać różnych przyczyn, począwszy od jakiejś fascynacji otoczeniem, kulturą polskim, przekonaniem, że oto tutaj żyjemy. Po 18 roku oto powstało państwo polskie. No, w swoim państwie, prawda, funkcjonujemy, w którym mieszkali rodzice, dziadowie. Polscy obywatele mają swoje państwo, ale to jest państwo, które, no, które mnie cieszy, w którym ja wrosłem. To wszystko jest tutaj mi znane, nie obce. Dlaczego mam nie okazać lojalności dla tego nowego państwa? I to jest grupa, która szczególnie w warstwie inteligenckiej jest bardzo liczna i bardzo widoczna. Nowa rzeczywistość polityczna, nowa rzeczywistość społeczna, ale ja tu jestem z dziada, prawda, pradziada, mówiąc przysłowiowo, i będzie tutaj dobrze. Zabiegamy tylko o to, o czym zresztą w Sejmie Ustawodawczym już mówił poseł z Łodzi Józef Spikerman, aby zostawiono nam język ojczysty i wiarę przodków, więc niech istnieją szkoły z niemieckim językiem nauczania i niech nie będzie żadnych przeszkód w realizowaniu kultu religijnego. Jeżeli tylko nowe władze polskie to zagwarantują, a w 18 roku zagwarantowały, to my jesteśmy u siebie, to my jesteśmy w pełni lojalni dla państwa, które powstało. Więc tutaj problemu nie było na pewno. Na przeciwległym biegunie będzie się sytuowała grupa, która respektując nowe warunki polityczne, będzie cały czas przypominała, ale my się czujemy Niemcami, ale my jesteśmy Niemcami. W domu mówimy wyłącznie po niemiecku, prawda? Kultywujemy wszystko to, co niemieckie, co nie oznacza, prawda, buntu i redenty w stosunku do władz społeczeństwa polskiego, ale wyraźnie podkreśla się niemieckość, prawda? My jesteśmy ostoją. Pięknie to można pokazać na przykładzie środowiska luterańskiego, które w 1936 roku, a więc znów mamy echo wielkiej historii i tego, co dzieje się w Niemczech, w Łodzi dzieli się, powstaje polska parafia ewangelicka.
korzystająca z tego samego kościoła świętego Mateusza, co i ewangelicy niemieccy, ale ponieważ w kościele coraz silniej wyczuwa się też podkreślanie wątków politycznych, narodowościowych, luteranie polskiego, polscy i niemieckiego pochodzenia, ale lgnący ku polskości, mówią nie. Kościół to nie polityka, Kościół to jest Kościół i my jesteśmy przede wszystkim ewangelikami, ale podkreślamy tę, to nasze przywiązanie do kultury polskiej. No, niezwykle wymowne. Mhm. I środek, jak zwykle, chwiejny w swoich decyzjach, w swoich sympatiach. No, tutejsi, no, Polacy pochodzenia niemieckiego. Myśląc o naszym spotkaniu, pomyślałem o trzech Karolach. Mhm. Karol Hiller, Karol Ende, Karol de Decius. Dwaj pierwsi czynni w sztukach pięknych w plastyce. Karol Hiller uchodzi za jednego ze bardziej znakomitych przedstawicieli polskiej awangardy. Projekty kalendarzy, okładek, no wszystko co związane z plastyką, poza rzeźbą właściwie jest mu bliskie i uważany jest za jednego z najciekawszych twórców lat 30. właśnie nurtu awangardowego. Karol Ende również świetny akwarelista, także człowiek z głową do interesów, właściwie pierwszy organizator galerii Ruch Piotrkowskiej i Roosevelta, w której prezentuje się dzieła malarskie, ale także inne plastyczne. No i Karol de Decius, mówić chyba nie trzeba, twórca Biblioteki Polskiej w Darmstadt po II wojnie światowej, kończy liceum Zimowskiego z polskimi kolegami, prawda, w ławie szkolnej, dwoma językami włada znakomicie, polskim i niemieckim, no nie byłby tak świetnym tłumaczem polskiej poezji, polskiej literatury, gdyby nie swobodne zanurzenie w obu językach, prawda, polskim i ojczystym jego niemieckim. Kim się czuł? No czuł się Niemcem łódzkim, Niemcem polskiego pochodzenia, ale właściwie ta jego sympatia do polskości i to, co dla kultury polskiej zrobił, każe zapytać, no, gdzie on był bardziej zasłużony i czynny, prawda? Czy na gruncie kultury niemieckiej do końca swojego życia, mimo że w Niemczech po II wojnie światowej przebywał, czy też dla kultury polskiej. Co więcej, przeżycie II wojny światowej umożliwiło mu to, że świetnie znał język rosyjski. Skąd znał? Z nauki w Łodzi, tak? Bo do niewoli rosyjskiej się dostał. I tam jako tłumacz, prawda, znający rosyjski, mógł przeżyć. Bardzo skomplikowane losy, które na pewno nie dają się zapisać z jednym wspólnym mianownikiem, w którym to mianowniku miało być określenie się do polskości, czy też do państwa polskiego. Przy czym podkreślę, że dla Niemców łódzkich i większości Niemców w okręgu łódzkim po 1918 roku kwestia lojalności do państwa polskiego nie budziła jakiegoś wahania. Tak zmieniły się granice, powstało nowe państwo. Tu żyjemy, tu jesteśmy zasiedziali. No kim jesteśmy? No obywatelami polskimi pochodzenia niemieckiego. Co nam zostało z tej niemieckości Łodzi? Zrozumiałem? Co nam zostało z niemieckości Łodzi? Żyjemy w czasie, kiedy po 1945 roku większość ludności niemieckiej, niemieckiego pochodzenia została zmuszona do emigracji albo sama emigrowała. Jesteśmy też po czasie, kiedy niemieckość i tragedia II wojny światowej sprawiła też, że do niemieckości podchodzimy bardzo negatywnie. Tragedia Radogoszcza chociażby, ona też w dużej mierze tą wyobraźnię i narrację o Niemcach łódzkich też gdzieś ukształtowała. Co wobec tego zostało nam dzisiaj z tej niemieckości? Jest jeszcze ta niemieckość wśród współczesnych łodzian, czy ona jest już jedynie pewnym wspomnieniem przeszłości? Skłaniałbym się ku twierdzeniu, że raczej wspomnieniem przeszłości, bo pielęgnowana jest, czy też przypominana jest, może lepiej przypominana jest, właściwie od lat 90. dopiero. I dlatego przypominania
całego zróżnicowania narodowościowego Łodzi, no z tym ogromnie znaczącym komponentem niemieckim, podstawowe znaczenie miał pierwszy światowy zjazd łodzian. Ja to tak postrzegam. Uznano po przełomie lat 1989-90, że fikcją jest mówienie o jedności polityczno-moralnej narodu, że to nie Polacy tylko tworzą Polskę, że może warto przypomnieć o tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym, z których dorobku korzystamy. W związku z tym przypomniano sobie, że Łódź tworzyli także inni, poza Polakami, którzy stanowili większość proletariatu, klasy robotniczej, ale także byli ci kapitanowie przemysłu, właściciele, prawda, fabryk. I sądzę, że właśnie tutaj, patrząc na pałace ziemi obiecanej, patrząc na mury fabryczne, akcentujemy to, że u podwalin Łodzi, a także w tych materialnych pomnikach dostrzegamy innych, w tym przypadku Niemców. Czyli jest to w moim przekonaniu bardziej odwoływanie się do dorobku i spuścizny materialnej niż do konkretnych postaci, do środowiska. Ta przeszłość jest na pewno kultywowana wśród tych mieszkańców Łodzi, którzy pozostali, tych mieszkańców Łodzi pochodzenia niemieckiego, którzy pozostali mimo wszystkich dramatów i II wojny światowej i czasów bezpośrednio po niej, kiedy w gazetach łódzkich Niemiec pisano małą literą, prawda, i właściwie tropiono wszystkich tych, którzy do niemieckości się mają odwagę przywiązywać. I ten renesans moim zdaniem jest korzystny. Ja nigdy nie upatrywałem w nim czegoś zagrażającego polskości. Bo w moim głębokim przekonaniu piękne jest to i budujące jest to, co jest różnorodne. Z tego można czerpać, z tego można budować, można zachwycać się odmiennością. Natomiast jeżeli wszystko jest takie samo, w takie same mundurki ubrane, to staje się dosyć monotonne i mało inspirujące. A siłą Łodzi była właśnie ta różnorodność i ten komponent niemiecki, nie mówiłem tutaj o bardzo istotnym elemencie, który nazywa się protestanckim etosem pracy, moim zdaniem miał ogromne znaczenie. No właśnie, czy współczesny łodzianin może, czy mieszkaniec regionu łódzkiego może odkryć w sobie jakiś element niemieckości, który będzie dla niego zupełnie zaskakujący? Ja wiem, że to może być trudne pytanie, ale... Jest taki jakiś element w naszej obyczajowości, w którym gdzieś nagle możemy odkryć tą niemiecką tożsamość, która przecież na ten region bardzo silnie wpłynęła? Takie elementy na pewno są, aczkolwiek nie sądzę, żeby one są kojarzone z niemieckością. Ale no właśnie, no bo to właśnie na tym polega jakby to zaskoczenie nasze, żeby spróbować znaleźć taki element, który gdzieś może dla nas samych być zaskoczeniem, że on jest właśnie tą niemieckością. No mówiliśmy o języku, mówiliśmy o tych naleciałościach językowych, które faktycznie istnieją. Ja pamiętam taki, chyba najbardziej charakterystyczne z Leberwurst, który nadal jest używany jakby w języku regionu łódzkiego, tak? No, określenie pasztetowej, tak? No Leberwurst, tak? No kupić leberki pół kilo, prawda? Kupić leberki pół kilo, tak? Ale czy oprócz takiej warstwy językowej coś panu profesorowi przychodzi do głowy? W dwóch obszarach to widzę. Pierwszy to figura, o której tutaj wspomniałem, Lodzermensch, czyli człowiek łódzki. Są dwa odczytania tego terminu. Za pierwszym stoi przekaz literacki, bardzo wzmocniony przez Reymonta i to właściwie jemu zawdzięczamy, jemu przede wszystkim, bo negatywny obraz pewnie. Kosiakiewicz, prawda, Bartkiewicz, inni łódcy pisarze, Gorski, używali w nieco innym określeniu, w jednym znaczeniu tego określenia. Za Reymontem powtarzamy, że Lodzermensch to jest właśnie potężny przedsiębiorca, to jest fabrykant, to jest człowiek, no, który właściwie tym miastem z racji swojej pozycji i zamożności trzęsie. To jest elita pieniądza. Natomiast historycznie rzecz biorąc, Lodzermensch to jest człowiek
bardzo przedsiębiorczy, przede wszystkim człowiek bardzo przedsiębiorczy, nie właściciel fabryki, człowiek, którego życie polega na kupię, sprzedam, pośredniczę. Człowiek, który się ciągle kręci, który jest w ruchu, którego żywiołem jest ulica. Tego spotkałem, z tym się skontaktowałem, temu coś poleciłem. To jest Lodzermensch. Lodzermensch w swoim trzonie historycznym jest, przepraszam za dosadność określenia, małym cwaniaczkiem. Mhm. On musi być bardzo obrotny, on musi, prawda, taniej kupić, drożej sprzedać i to jest żywioł Lodzermenscha. Dzisiaj mamy zakodowane to odczytanie remontowskie. Natomiast patrząc na ożywienie gospodarcze ostatniego ćwierćwiecza czy ostatniego trzydziestolecia, to ja sądzę, że zawdzięczamy je przede wszystkim Lodzermenschom w tym pierwszym znaczeniu, w tym historycznym znaczeniu. I niekoniecznie musi być to zawsze pejoratywne określenie. Chodzi o pewną rzutkość, o pewną dynamikę, o pewną zwrotność. Mówią ekonomiści i ja im wierzę, bo potwierdzają to bankowcy, że sektorem gospodarczym najbardziej ruchliwym, najbardziej dynamicznym i przynoszącym duże zyski są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pracownik banku często mówi, a ja siedzę na misiach. Na czym siedzisz? Obsługuję małe i średnie przedsiębiorstwa. Taki skrót. Prawda? Małe i średnie. Misi. I to jest ta dynamika. To jest sól tego koła zamachowego gospodarki. Czyli ta rzutkość, to umiejętność przekształcania się, czyli przebranżawiania. Ha, to nie idzie? Dobrze, robię co innego. To jest chyba cecha, którą kojarzyłbym z pewną charakterystyczną umiejętnością dawnych łodzian. Czy wiąże się to z ściśle pojmowanym etosem protestanckim, gdzie rzetelność, punktualność, pracowitość, prawda, były głównymi cnotami? No po części tak, no bo bez solidności też daleko nie zajedziemy, bo zła fama, którą obrośniemy, skreśli nas z rynku. Właśnie, czy takim dziedzictwem też tej niemieckości Łodzi nie jest właśnie niechęć, to znaczy też doświadczenie II wojny światowej, które powoduje, że to zniknięcie Niemców z tego terenu też spowodowało wśród ludności rodzimej, ludności polskiej, która tutaj mieszkała i pozostała, pewną niechęć do tego dziedzictwa niemieckiego. Stąd też bardzo trudno jest znaleźć w naszej kulturze jednoznaczne odwołania. Czy to też w końcu nie wpłynęło na pewne porzucenie łódzkiej tożsamości? Bo czasami wydaje się, że dzisiaj, o ile jakąś tożsamość regionalną mogą posiadać podhalańscy górale, mogą posiadać Kaszubi, tak łódzkiej tożsamości jako takiej nie ma. Ona gdzieś może się tworzy, gdzieś może funkcjonuje w zupełnie jakichś niszowych strukturach, natomiast nie ma łódzkiej kultury jako takiej, nie ma łódzkiej obyczajowości, chociaż wydawałoby się, że 100 lat funkcjonowania trzech w zasadzie narodów, niektórzy powiedzą czterech, ale trzech narodów, powinno coś takiego wytworzyć, a jednak II wojna światowa była tak mocnym punktem przełomowym, tak, że jakby to dziedzictwo wielokulturowości dzisiaj już jest tylko pewną rzeczą, do której my się odwołujemy, jest pewnym jedynie symbolem, jest czymś, do czego chętnie wracamy, ale tak naprawdę w społeczności łódzkiej, czy miast wokół Łodzi, ono tak naprawdę w ogóle nie funkcjonuje. Złożyły się na to na pewno dwie przyczyny. Pierwsza, której ciągłość historyczną można obserwować bardzo wyraźnie. Z Łodzią trudno było się zaprzyjaźnić, z Łodzią trudno było wiązać przyszłość, w Łodzi trudno było się zakochać i w niej zostać. W XIX wieku do I wojny światowej na pewno kto mógł, przyjeżdżał do Łodzi zrobić interes i z niej wyjeżdżał.
Stąd jest brak stworzenia tej właśnie ciągłości pokoleniowej, ciągłości kulturowej. Brak środowiska takiego typowego mieszczańskiego, którym obrosły właściwie wszystkie miasta z dłuższą historią, z dłuższym rodowodem. Łódź była miastem do zrobienia interesu i wyjechania z niego. Zostawali ci, którzy byli najmniej dynamiczni i ci, którzy byli zależni od pracodawców. Więc proletariat nie miał takiej dynamiki przesuwania się, bo często ta praca była jedynym pokoleniowo źródłem pracy. Także ojciec pracował w tej fabryce, syn pracował w tej fabryce, często wnuk, prawda, trafiał do tych samych wnętrz przez tę samą bramę przechodząc. Więc w tej tylko grupie społecznej tę ciągłość można widzieć, ale to z kolei nie jest grupa bardzo kulturotwórcza. Ona żyje w obrębie swojej kultury, prawda, kultywowanej, pielęgnowanej, ale ona nie emanuje jakimiś wytworami, które stają się częścią kultury narodowej w sensie takim, że można z niej korzystać w różnych miejscach, prawda? To tylko tu, na miejscu, tylko w Łodzi. Drugi czynnik to II wojna światowa, po której praktycznie Łódź została pozbawiona całej swojej różnorodności narodowościowej. Oczywiście porównanie jest nie do końca usprawiedliwione, bo różne warunki wpłynęły na to, że zniknęli Żydzi i praktycznie zniknęli Niemcy. Zarówno o Żydach, jak i o Niemcach, mieszkańcach Łodzi, my mówimy w zasadzie w czasie przeszłym i wspomnieniowo. Nie mamy możliwości odwołania się na bieżąco do przedstawicieli tych narodowości. Niemcy łódzcy, no dobrze, ale do II wojny światowej spotkali na ulicy kogoś, kto mówi w języku niemieckim, prawda, płynnie i przede wszystkim mówi w tym języku, nie było czymś zaskakującym. Dzisiaj byśmy się zdziwili, byśmy pomyśleli, że turysta. To też trudno odwoływać się do kogoś, no, kogo nie ma. Odwołujemy się do tego, co po nim zostało. I to często uwiera poprzez te klisze, te wyobrażenia, które silnie, no, trudno się dziwić, zostawiła nas II wojna światowa, kojarząca się tylko ze stratami i z martyrologią. Więc wypychanie wszystkiego, co niemieckie, ze świadomości, co bardzo często dzisiaj przecież słyszymy w określeniu, a to jest po niemieckie, no, świadczy o tym, że myśmy tego nie przyswoili, nie uznaliśmy tego za nasze. I to będzie może bolesne, co powiem, ale ta poniemieckość dotyczy nie tylko murów łódzkich fabryk, ale dotyczy choćby cmentarzy poewangelickich w Łodzi i w regionie. Część z nich nie istnieje, bo nie były już potrzebne. Części pozwolono na dewastację, zarośnięcie. Właściwie w ostatnich latach pojawiły się dopiero inicjatywy, no to są też cmentarze, może warto zachować pamięć o nich. Ale to po niemieckie, więc nikogo to nie interesowało. Tak, ja niedawno byłem, ponieważ moi teściowie mieszkają w miejscowości, która kiedyś była miejscowością niemiecką, Drzewociny niedaleko Dutowa. I tam jest ośrodek Caritas i tuż obok ośrodka Caritas jest stary poniemiecki cmentarz, który został odrestaurowany właśnie z inicjatywy tego ośrodka, który jest obok. Znaczy księży, którzy w tym ośrodku pracują, jest to ośrodek, który należy do archidiecezji łódzkiej. I tam taki właśnie niewielki cmentarz niemiecki został pięknie odrestaurowany. W tej chwili można też na niego wejść, można zobaczyć, ale faktycznie jeszcze kilka lat temu na przykład cmentarze po I wojnie światowej były częściej miejscami libacji alkoholowych. Ja pamiętam, jest taka miejscowość pod Pabianicami, z życzliwości nie wymienię jej w tym nagraniu, ale był jeden cmentarz wojskowy polski z 1939 roku i tuż obok graniczył z nim cmentarz pierwszowojenny. Bardzo łatwo było znaleźć, który jest który, dlatego że cmentarz 1939 roku był piękny, zadbany, umyty, czysty, natomiast cmentarz niemiecki niestety zarastał chaszczami traw, pajęczynami, miał dziury w płocie, pomniki były w dużej mierze zdewastowane. Wiem, że już w tej sprawie jakieś kroki poczyniono, więc to nie jest, więc faktycznie ta rzeczywistość się zmienia, ale ta poniemieckość, ta niechęć do poniemieckości
czy takiej zobojętnienia. Ja kilka lat temu też robiłem sobie taką podróż po cmentarzach wojennych właśnie w okolicach Pabianic i pamiętam, że kiedy zapytałem jednego z miejscowych mieszkańców, gdzie taki cmentarz się znajduje, a po co pan potrzebuje, była taka odpowiedź, po co pan potrzebuje tam Niemców szukać. Ta niechęć jednak gdzieś do tej niemieckości pozostaje, a myślę, że warto ją odkrywać w łódzkiej tożsamości, bo ona jest gdzieś pewnie trwałym jej i takim ważnym elementem. Zdecydowanie tak. Zwrócę uwagę na dwie inicjatywy, które ten wątek jakby podjęły i z dużym sukcesem. Przypominanie wydarzeń operacji łódzkiej z I wojny światowej przyczyniło się do tego, że nagle pochyliliśmy się nad cmentarzami wówczas założonymi i one rzeczywiście doczekały się ręki konserwatora, renowatora i otoczone są pamięcią w tej chwili. I druga akcja na początku już XXI wieku podjęta przez Łódzki Dom Kultury z takim hasłem kamienie pamięci, kamienie niepamięci. Poszukiwanie przeszłości w regionie łódzkim znaczonej resztkami cmentarzy ewangelickich w tych miejscowościach, w których chłopi niemieccy mieszkali. Co przyczyniło się do w kilku przypadkach rekultywacji tych miejsc, no a przypomnienia w różnego rodzaju publikacjach, katalogach, że te miejsca nadal istnieją, że mieszkali tam ci, którzy no, życie spędzili na tej roli, prawda, no, wzbogacali siebie i nas wszystkich, bo zboża wyhodowanego pod Pabianicami nie eksportowano na pewno do Niemiec, tylko spożywano na miejscu, na rynku lokalnym, nie bacząc na to, czy chleb z niego, tego zboża pieczony je Polak czy Niemiec, prawda. Więc choćby przez taką zwykłą ludzką uczciwość wobec przeszłości należałoby o tym mówić, to przypominać. A więc, szanowni państwo, historia Łodzi to historia różnorodności, o której warto przypominać, ale nie mieć jej tylko w takiej sentymentalnej pamięci, ale też spróbować wydobywać ją na powierzchnię, bo w ten sposób szanujemy również swoją przeszłość. Panie profesorze, bardzo dziękuję za interesującą rozmowę. Ja sobie zdaję sprawę, że troszeczkę może liznęliśmy jedynie temat Niemców w Łodzi, że jeszcze jest mnóstwo też białych plam, które historycy gdzieś powinni wypełnić w kwestii, zresztą to w trakcie naszej rozmowy też wychodziło w różnych kwestiach, że nie do końca jeszcze wiemy, jak to w przeszłości było. Szanowni państwo, zapraszam za miesiąc na kolejny odcinek opowieści o Łodzi Przemysłowej. Natomiast za tę rozmowę już dziękuję i życzę państwu dobrych świąt Wielkiej Nocy, bo one już wkrótce, przed nimi z pewnością się już nie zobaczymy. Dlatego wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejny odcinek opowieści o Łodzi Przemysłowej.